Cześć, ja jestem Shale, a to jest prezentacja moda Universal Coin. Ten mod dodaje nam taką fajną maszynkę, w której możemy sprzedawać oraz kupować różne itemy. Więc przejdźmy od razu do recepturek. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest Selling Catalog, który kraftujemy z jednej skórki, sztabki złota, perły oraz trzech kartek. Następnie ten Selling Catalog wsadzamy w środek i obudowujemy go sztabkami żelaza i jedną sztabką złota, aby utrzymać właśnie Universal Trade Station, czyli stację kupna i sprzedaży, nie wiem jak to nazwać, która właśnie będzie nam służyła do sprzedawania różnych rzeczy. Dodatkowymi itemkami, które dodaje ten mod, są pieniądze. I pieniądze mają wartość 1, 9,81 i 279, tak chyba dobrze policzyłam nawet. No, oczywiście, jeżeli weźmiemy 9 takich, to otrzymamy jeden taki, 9 takich otrzymamy taki i 9 takich otrzymamy taki. Największy. No, monetka, kubka monetek, większa kubka monetek i kupa monetek. Okej, więc przejdźmy od razu do maszyny. Maszyna wygląda na dość skomplikowaną, ale tak naprawdę używanie jej jest bardzo łatwe. Więc tak, jeżeli mamy na przykład, powiedzmy, że cały stack samorodków złota, możemy wsadzić go sobie tutaj, do tej głównej, jakby największej komory. I teraz tak, możemy sprzedać. Jeżeli sprzedamy i mamy niezaznaczone auto, tutaj jest taki przycisk auto, który prowadzi nas dotąd i tutaj widzimy, jeśli naciśniemy, to zmienia się kierunek jakby tej strzałeczki. Jeżeli nie mamy naciśniętego auto, to pójdzie nam tutaj, czyli jeśli sprzedamy, to otrzymamy 14 tych właśnie kupek pieniędzy tutaj, a jeżeli naciśniemy auto, to pójdzie nam to od razu do maszyny i mamy w tym momencie 133 monety w maszynie. Te monety możemy wypłacić poprzez naciśnięcie na przykład tego jednego i mamy teraz jedną monetę tutaj w ekwipunku, a 132 tu. Stąd możemy też powiedzieć do ekwipunku, a następnie możemy, jeśli na przykład nie chcemy już mieć w ekwipunku, wsadzić to tutaj i to automatycznie przejdzie nam do sumy ogólnej pieniędzy tej maszyny. Aha, zapomniałam powiedzieć, że używam too many items do pozyskania przedmiotów różnych. Okej, więc oznaczmy sobie auto i sprzedajmy na przykład do oporu, czyli maksymalnie możemy 56, gdyż oczywiście maksymalnie, w sensie 4 nam się udało sprzedać. Tak, 4? Chyba 4 sprzedaliśmy. Gdyż maksymalnie 56 możemy tutaj mieć, bo następne, a tam chyba 14 tych staków za jedno wychodziło, więc następne wyszłoby już 70, a oczywiście tyle się nam nie zmieści, zmieści się maksymalnie 64. Dlatego łatwiej jest jednak zaznaczyć sobie auto i sprzedawać tutaj, bo możemy w nieskończoność jechać. Znaczy, no pewnie gdyby wyszły nam cyfry poza to okienko, to by się już nie zgodziło na to. Ale ta metoda pozwala nam na przykład, jeżeli mamy kilka tych stacji kupnej sprzedaży gdzieś po świecie porozrzucanych, to możemy sobie po prostu chodzić od jednej do drugiej i tam sobie kupować, sprzedawać, bla, 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 i tak dalej. No okej, okay, ale poza tym możemy też kupić takiego. Mamy żeby kupić, musimy mieć na pewno tutaj, nie tutaj. Więc w momencie, jeśli mamy tutaj wystarczającą ilość i tak jak jest napisane, cena i kupna i sprzedaży to jest 133 złotka. I jeżeli mamy tutaj wystarczającą ilość, a mamy wystarczającą, żeby kupić 9, to możemy sobie kupić. Otrzymujemy je wtedy tutaj i znowu możemy do 64 tutaj dojechać, pobrać je i trzymać je w ekwipunku. No dobra, ale takie klikanie po kolei to będzie strasznie nużące, więc możemy też nacisnąć Shift i wtedy kliknąć Sell. W tym momencie przeszło nam wszystko, dlatego że mamy zaznaczone auto tutaj do ekwipunku tej maszyny.
Więc mamy w tym momencie już 7,5 tysiąca złota. Możemy sobie pozwolić na kupno całego staku prawie, gdyż właśnie tyle przed chwilą sprzedaliśmy. Też oczywiście naciskając Shift i Buy daje nam to tutaj maksymalną ilość, którą możemy kupić. Jeżeli ktoś grał w wersji na 1.6.4, to pamięta pewnie, że tutaj były takie przyciski Auto Buy i Auto Sell. Tych przycisków już nie ma, żeby nie zaśmiecały i właśnie zamiast nich mamy opcję z Shiftem. Tę samą opcję możemy wykorzystać tutaj, na przykład kliknąć zamiast pojedynczo tam 158 tysięcy razy, to naciskamy po prostu raz z Shiftem i pobieramy monety. I tutaj też, jeśli naciśniemy z Shiftem, to oczywiście przechodzi nam od razu do ekwipunku. Ok, więc pobawiliśmy się maszyną. Tutaj zaznaczyłam, że to jest maszyna, w której się złoto robi. No dobra, ale generalnie maszyna ta może służyć nam do przetwarzania jednych surowców na drugie, na różne ciekawe metody, naprawdę są ciekawe zależności. Na przykład 4 sztabki złota dadzą nam jednego diamenta, przy czym muszę od razu tutaj zaznaczyć, że żeby kupić coś w tym, to tak jak pokazywałam, musimy... No nie damy rady nacisnąć sobie na buy i wybrać sobie z jakiegoś tam katalogu, tak jak tam skraftowaliśmy. Musimy niestety wsadzić tutaj, czyli przynajmniej jedną rzecz musimy posiadać w ekwipunku. Na przykład weźmy sobie kwiatek, żeby go kupić. Musimy go mieć w ekwipunku i wtedy go kupujemy. I gdyż kwiatki są całkiem drogie. Ok, więc 4 sztabki złota dają nam jednego diamenta. Kubek lawy jest zupełnie na równi cenowej z perłą Endu. A natomiast to jest ciekawa rzecz. Jeżeli chcemy kupić sobie blok żelaza, sprzedając sztabki żelaza, to musimy dopłacić jeszcze 10 golda. Czyli innymi słowy, opłaca nam się, mając jedną sztabkę żelaza, kupić sobie 8 następnych, jeżeli mamy kasę oczywiście na to, kupić sobie 8 następnych, skraftować je w blok żelaza i potem sprzedać. Zyskamy na tym plus 10 golda, monetek, czyli w tym momencie, no, tam chyba wychodzi 1350 za 9 sztabek i 1360 za cały ten blok. Tak więc łącząc to wszystko, zyskujemy 10 golda, to taką jakby robociznę, że nam się to udało zrobić. Tak samo właśnie opłaca się kupowanie nieprzepalonego złota i przepalanie je na przepalone, potem jeszcze łączenie go w bloki złota. No, można się dorobić całkiem przyjemnej szacunki na zwykłym przetapianiu, czyli no tak naprawdę na poświęceniu chwilki na zrobienie tego. Okej, tutaj na takim ciemnym drewnie mam listę wszystkich rzeczy, których nie można kupić w tym, ani kupić, ani sprzedać. I tak, są to wszystkie barwniki oraz wszystkie potionki i to niezależnie od tego, czy rzucane, czy nie rzucane. Wszystkie zbroje oraz wszystkie bronie i to nie chodzi, znaczy wszystkie bronie, narzędzia i tak dalej, czyli i kilofy, miecze, łopaty i tak dalej, z wyłączeniem łuku, łuk akurat się da sprzedać, oraz zbroje, czyli i klaty, i spodnie, hełmy, buty, niezależnie od tego, czy diamentowe, czy złote, czy skórzane. Wszystkie te rzeczy są niemożliwe do kupienia z jednego powodu, mianowicie takiego, że no, potionki są silniejsze i mocniejsze, a zbroje mogą być enchantowane, więc po prostu nie opłacało się, znaczy nie opłacałoby się nam na pewno sprzedać zbroi zwykłej diamentowej oraz na przykład super ulepszonej za taką samą cenę, a niestety twórca, znaczy odtwórca, nie i twórca i odtwórca moda stwierdzili, że byłoby to za dużo zachodu, gdyby musieli robić różne ceny dla każdego poszczególnego przedmiotu. Okej, nie da się też sprzedać ziaren kakaowca. Niestety w poprzedniej wersji się dało i był to całkiem przyjemny biznes, gdyż one rosną strasznie szybko. W tej wersji się niestety nie da. Prawdopodobnie będzie to naprawione, bo nie widzę powodu, dla którego miałoby nie być sprzedawane. Poza tym nie można sprzedać nieprzetopionych, znaczy nieprzetopionych, ani niewydobytych
rud szmaragdu, węgla i lapis lazuli, w sensie lazurytu. Nie wiem czemu, po prostu jeśli wydobędziemy, na przykład używając jedwabnego dotyku, lapis lazuli w takiej formie, to no niestety go nie sprzedamy. Nie możemy też sprzedać ani kupić kolorowego szkła. Nie wiem czemu. Jeżeli jakimś cudem pozyskamy jajko spawnujące, bądź uda nam się jedwabnym dotykiem zebrać jakikolwiek spawner, to też niestety nie sprzedamy ich ani nie kupimy. To samo dotyczy się portalu do Endu oraz niestety kamienia kresu też. Nagrody za zabicie Weavera oraz smoka także są niesprzedawalne, czyli niestety nie kupimy sobie więcej latarni. Latarni? No jakoś tam pochodnia, beacon w każdym razie. Ani jajek smoka. Z niewiadomych przyczyn niemożliwe jest też sprzedanie ani liści, ani nieprzetworzonego drewna akacji oraz tego nowego ciemnego dębu. Przy czym da się sprzedać deski oraz wszelkie rzeczy zrobione z desek, na przykład schody, bo po prostu są za tę samą cenę co inne deski pozostałych drewien. Nie możemy też sprzedać komand bloków oraz gąbki, co nawet nikogo nie powinno dziwić. Niemożliwym jest też sprzedanie farmy, w sensie zaoranej ziemi, jeżeli byśmy ją wydobyli jedwabnym dotykiem, ani spakowanego lodu. Nie możemy też sprzedać ani głów żadnych mobów albo Steve'a, ani żadnego typu roślin rosnących na dwie kratki. Niemożliwe jest też sprzedanie oraz kupno znacznika, co trochę zaboli, gdyż szukanie znaczników zajmuje strasznie dużo czasu, łożenie po lochach. Nie możemy też sprzedać ani kupić złotego jabłka, fajerwerków, gdyż niestety jest ich niesamowita ilość możliwych kombinacji, którą można wykonać ponad Googleplex. To taka ciekawa informacja. Oraz kupno ani sprzedaż zbroi dla konia. Tak więc poza tymi rzeczami wszystko możemy kupić i sprzedać, o ile pochodzi to ze zwykłego Minecrafta. Nie możemy kupić ani sprzedać żadnych rzeczy pochodzących z modów, więc niestety trzeba będzie się trochę pomęczyć, ale na szczęście można wszelkie podstawowe rzeczy, podstawowe surowce, takie jak żelazo i tak dalej, kupić i sobie posklejać w dowolne rzeczy. Na przykład, jeżeli kupimy sobie tam, nie wiem ile idzie, 8 chyba diamentów na klatę, to sobie zrobimy klatę i sobie ją potem zenchantujemy, wykorzystując diamenty, które zakupiliśmy dodatkowo do wykonania stołu do enchantingu. Tak więc dzięki za obejrzenie tego showcase'a. Mam nadzieję, że wszystko już jest w miarę jasne, ale jeżeli jakieś dalej macie problemy z wykorzystaniem tego moda, to piszcie po prostu w komentarzach albo przyślijcie mi prywatną wiadomość, a ja postaram się Wam pomóc tak, jak tylko będę mogła. Więc jeszcze raz dzięki i widzimy się w następnym showcase'ie. Pa, pa!